Lubisz ten kanał? Zasubskrybuj go. Dziękuję Ci. Witajcie. Ten porannik będzie dość nietypowym porannikiem, ponieważ będzie to zmontaż klipów, które nagrałem z całej mojej podróży, łącznie ze startem z lotniska w Austin i lądowaniem w New Jersey, a także klipami, przebitkami z całego festiwalu. Na koniec spotkam się z Wami, by opowiedzieć Wam, jakie były moje wrażenia i odczucia z całego festiwalu. Zatem zapraszam do oglądania. Jesteśmy w samolocie. Ile mamy godzin? Chyba 4,5 godziny drogi przed nami. Ludzie wsiadają. Za chwilę będziemy... To jeszcze chyba 15 minut i odlatujemy. Przed nami Delta. A przed nami Delta. A tu się pakują bagaże. A tu siedzi moja wiewiórka. Kurtkę, bo myślałem, że będzie bardzo zimno, ale nie jest źle. Nie jest źle, nie? Ale bez kurtki byłoby tak podobnie. No. A teraz czekamy na Agnieszkę. Niech pan stoi w korku. No i za chwilę będziemy się już widzieć z Agnieszką i Zendy. Thank you.
Witam Was, kochani. Jesteśmy w miejscowości Clark, tuż obok New Jersey. Właściwie to tuż obok Newark. No i chcę Wam pokazać miejsce, w którym jesteśmy przez dwa dni następne. Od dziś, sobota 15 i niedziela 16, jesteśmy na Festiwalu Zdrowia. Właśnie w miejscowości Clark. W takim, ja bym to nazwał, Dom Kultury. Polish Cultural Foundation, do którego wejdziemy, bo chcę Wam pokazać, jak to tutaj wszystko wygląda. Otóż mamy tutaj recepcję, tak? W recepcji panie rozdają schedule, mają też jakieś środki od razu, książki, są suplementy pana Zięby. No i można nabyć kupony po to, żeby zjeść potem obiad. No i pójdźmy dalej. Pierwsze, co Wam chcę pokazać, to vendorów, czyli wystawców. No i tutaj mamy różne środki. Dzień dobry. Tutaj mamy różne środki. Mamy bursztyny, mamy książki, mamy Thermomix. Nie, to nie jest Thermomix, to są jakieś innego typu urządzenia. Mamy zdrowe zioła, różnego rodzaju przyprawy kuchenne. Mamy zdrowe rzeczy. Mamy gadżety wyrabiane ręcznie. To jest wszystko robione ręcznie przez tych ludzi, którzy tutaj są. Mamy antyoksydanty, kremy. Super poduszki dla dzieci, dla noworodków, dla dorosłych. I kolejne zdrowe środki. Podobno wszystko tutaj jest bez zbędnej chemii. Nie wiem, co to znaczy bezbędny, czy jest jakaś niezbędna, ale tak mi powiedział jeden z wystawców. Ubrania, mamy książki, mamy tutaj też naszych gości, Sai Baba i Ewa, którzy dziś mają... Ja zawsze gdzie piękne kobiety mi się. Tak, ty wiesz, gdzie... Ja wiem, gdzie jest to źródło energii. Tak, ciągnie pszczołę do miodu. Tak, okay. Jestem taki dobry truteń, lubię miód wyjeść, pasieki. Robimy krótkie wideo dla naszych widzów, taki trend. No i chcemy pokazać... Zobaczcie, to jest naprawdę... Cudo, to jest cudo, to się rozchodzi w trymigi. Tak, jeszcze troszeczkę nam zostało, ale przyjedźcie, ten jest akurat bombką, ale mamy również w słoiczku, to jest dobre i dla panów, i dla pani, nie tylko jedynie dla kobiet, także zapraszamy, to jest niesamowite cudo. Słuchajcie, ja mam dzisiaj hasło, małżonki, zadbajcie o swoich panów. Bardzo dobrze. Okej, okay, dziękuję Wam. Dzięki mistrzu. Mamy książki również z Indigo Book. To już jest trzecie stoisko z książkami, z czego się niezmiernie cieszę. Wiedza. Tak jest. Ok. Mamy tutaj również zdrowe rzeczy z paniami. Mamy filtry dyfrakcyjne. Robimy krótkie wideo dla naszej Polonii. Dziękuję. Co tu jeszcze mamy? Bańki. Tak. Suplementy. Kogoż to ja tutaj widzę? Na wygramy dla naszych widzów. Uśmiechnijcie się, panie. Jak się czujecie na festiwalu? Wspaniale. Super, cieszę się. Znalazłem moją wiewiórkę. Fajnie. Idziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Magnesium cream. Nagrywamy krótkie wideo dla naszych widzów. Powiedzcie, co macie takiego bardzo najlepszego, co wy lubicie używać? Pewnie wszystko, bo wy to robicie same, z czego się już dowiedziałem. Nie wiem, bydełka, teraz nowe mam maści. Ale taki, zapytam ciebie, taki hit dla ciebie, co mama robi? Hit jest dla mnie przeciwzmarszczakowy olejek do twarzy. Okej, który to jest? Tutaj na samym końcu. Serum. To jest... I poniżej są olejki do twarzy przeciwzmarszczakowe dla każdego wieku. No więc słuchajcie, mamy wszystko, co trzeba, tak? Od świadomości, poprzez książki, przez różnego rodzaju produkty do zjedzenia, do posmakowania, jak również na cerę. Domyślam się, że to jest bez zbędnej chemii. Wszystko
to jest bardzo no. Czysty, tak. Dziękuję. Okej, co my tu jeszcze mamy? Piękne rzeczy. Wow, i razem z obrazami. No i cóż, to tyle. Jest jeszcze jedna księgarnia. Zdrowe rzeczy i pyszne. Co my tu jeszcze mamy? Krystynę widzę, Green Print. Jak dzięki zielonej diecie uzdrowić siebie i świat. Diagnostyka karmy, kod emocji, usuwanie bólu kręgosłupa. Słuchajcie, to wszystko, co w Polsce, mamy chyba tutaj też. Z czego się tylko cieszyć. No teraz zobaczmy salę. Nie będę wchodził na wszystkie sale, bo tam trwają wykłady. A wykłady dzisiaj mamy na trzech salach. Pierwsza sala, pokażę tylko za szybą, jest duże zainteresowanie, jak zdrowo gotować. Trwa wykład Doni. Za pulpitem tam z tyłu jest Andy, który streamuje to, nagrywa. Nie będę im przeszkadzał, nie będę tam wchodził, ale przejdę się do innego miejsca, gdzie teraz trwa wykład dwóch pań, które mówią tak naprawdę o tym, jak wyprostować swoje zdrowie. To jest duże to centrum, tu jest sal kilkanaście, w trzech salach odbywają się wykłady, a jedna duża sala jest przeznaczona na wystawców. Ok. Tu trwają jeszcze wykłady. Nie umiałam jakoś tych emocji swojej, wiecie, tak jakoś rozładować, bo od środka mnie nosiło. A to, że ten produkt ma w sobie i ashwagandę, i bakopę, po prostu produkty, które automatycznie nas wyciszają, tak, to ja zaczęłam, ja nawet tego widziałam na tej pali, nawet nie zwróciłam. Okej, pokażę wam jeszcze miejsce, trzecią salę, w której nagrywa Agnieszka, bo myśmy się podzielili pracą. Andy jest na tej dużej sali, gdzie, na głównej sali, gdzie trwa live stream. I ja pilnuję tej sali, którą przed chwileczką widzieliśmy, a Agnieszka nagrywa na trzeciej sali, gdzie w tej chwili też trwają wykłady. Okej, idziemy dalej. Wybaczcie mi, ale to jest tak duże, że kawałek trzeba przejść. Tu mamy kuchnię. Tu jest kuchnia, w której ludzie mogą sobie zjeść smaczne rzeczy. Panie, macie smaczne rzeczy pewnie, prawda? Co mamy? Dzisiaj nagrywamy dla naszych widzów. Co dzisiaj możemy zjeść? Na śniadanie czy na obiad? No powiedzmy na obiad. Na obiad? Tam jest cała lista wypisana. Pierogi. Wow, co my tu mamy? Pierogi, naleśniki, kiełbasa, kurczak, frytki, bigos, sałatka. No, widzowie mnie zapytają, czy to zdrowe. Średnie. Okej. Okay. Słuchajcie, ale jest, nie zgłodniejemy. Dziękuję wam. Okej, okay, idziemy dalej do Agnieszki. To jest na końcu sala. Dzień dobry. Poznaję z internetu. Cieszę się. Mamy kolejną Wickę. Dzień dobry, cześć. Cześć pana, oglądam. Witam, ja nagrywam dla naszych widzów w tej chwili. I na końcu mamy salę, w której nagrywa Agnieszka. Ale myślę, że wykład się już skończył. Zobaczymy. Okej, nie, wykład trwa. Okej. Wykład trwa. Mamy tutaj... Dobrze, nie będziemy przeszkadzać. To tyle. Będziemy wam sprawozdawać, bo sprawozdajemy na żywo, ale będziemy też robić takie krótkie wstawki, żebyście mieli lepszy ogląd tego, co tutaj się dzieje.
nie siedzę w biurku bagażowym jeszcze, ale wybrałem sobie takie tło do dzisiejszego porannika. Moje wrażenia z festiwalu. Słuchajcie, cała podróż była ciekawa, aczkolwiek powrót był bardzo nerwowy. O tym za chwilę kilka słów. Podróż w tamtą stronę wybraliśmy liniami Spirit. Wybrałem tak, bo pasowały terminy, żeby być w piątek, żeby tam za długo nie siedzieć na głowie u kogoś i wrócić w poniedziałek, więc to był idealny termin, taki termin miał Spirit. No i pomyślałem sobie, tanie linie, więc będzie dobrze, ale nie było, bo okazuje się, że sam bilet jest dość tani w porównaniu do innych linii. Natomiast zaczęły się problemy, kiedy zauważyłem, kiedy już kupiłem bilet, że ja nie mogę zabrać bagażu podręcznego. Nie chciałem bagażu takiego nadawanego, bo nie miałem takiej potrzeby na 4 dni, no ale bagaż podręczny się przyda, jakieś kosmetyki czy bielizna, piżamy, no i zaczęły się schody. Tak, możesz dokupić, informuje cię strona, ale to cię będzie kosztowało $120 na jedną walizkę. No więc ceny poszły w górę. Chcieliśmy też mieć jakieś bukowane miejsce. O tym wiedziałem, że one będą, ale nie było możliwości zabukowania wtedy, kiedy bukowałem bilety. Po prostu były na szaro, jeszcze nie były możliwe. Prawdopodobnie chodziło o to, że nie wiadomo było, jaki samolot będzie, jaka marka samolotu poleci i ile będzie miejsc, więc po prostu nie można było zabukować. Można było zabukować dopiero na 7 dni przed lotem. No i okazało się, że jest już wielu chętnych, no więc musiałem to miejsce kupić. To było dodatkowe $24 tam i z powrotem, no więc bilety zrobiły się dość drogie. No ale okej, to tak opowiadam o tym nie, żeby narzekać, tylko gwoli doświadczenia. Jeśli szukacie, to bardzo, bardzo dokładnie przeglądajcie wszystkie oferty. Okazało się po tym, że gdybym poleciał jeden dzień wcześniej, a wrócił jeden dzień później, prawdopodobnie lot byłby tańszy, no może nie o połowę, ale 1/3 taniej. No, zdobywamy doświadczenia. Sam przylot to odbiór nas z lotniska przez Agnieszkę. Słuchajcie, wszyscy się przeliczyliśmy, no bo korki są tak ogromne, ale to tak ogromne, że korki w San Antonio czy w Houston, bo w San Antonio w zasadzie ich nie ma, ale Houston już tak, ale to jest pikuś, słuchajcie, w porównaniu do New Jersey. Lotnisko Newark ma 3 poziomy do odbioru pasażerów. To w zasadzie inaczej. 1 poziom do odbioru pasażerów na samym dole, a 2 poziomy do gdzie pasażerów się odstawia na lotnisko, 2. i 3. No i słuchajcie, Polacy są sprytni. Andy dzwoni, słuchaj, Agnieszka, nie jedź na ten poziom, gdzie się pasażerów odbiera, bo tam będziesz czekała godzinami. No i faktycznie tak było. Tam na dole była totalnie ogromna kolejka, do której tam było bardzo głośno, bo słuchajcie, ludzie tutaj są bardzo głośni i nie mówię o samochodach, ale o popychaniu siebie nawzajem w takim systemie, wiesz, trąbie, ile wlezie, żebyś już odjechał. No więc hałas głośno jak w Kairze, ale Agnieszka podjechała na poziom i mówi, słuchajcie, to na poziomie 2, tam gdzie się pasażerów odstawia. No i tak było, słuchajcie, podjechała, zabrała nas. No i pojechaliśmy do Andy'ego. Ta podróż też trwała długo, chyba 45 minut, chociaż cały czas to jest New Jersey. No, ale takie właśnie to miasto jest. To znaczy nie odwiozła nas do Andy'ego. Pojechaliśmy prosto do Polish Culture, jak się to nazywało? Polish Culture Center, gdzie nas odstawiła po to, żeby Andy'emu pomóc się rozstawić z wszystkimi kamerami, mikrofonami, gadżetami i tak dalej. No i pracowaliśmy tam, nie wiem, do której? 10:30, coś takiego. No i powiem wam, że to była przyjemna praca. Wszyscy pracowaliśmy razem.
Po czym my pojechaliśmy do domu, a Agnieszka spała u Joli, u Jolanty, którą pokazuje tam na jednym ze zdjęć. Jola Agnieszkę i Kamilę i Ewę ugościła. Ewa i Kamila z Chicago, organizatorki festiwalu w Chicago, które też się pojawiły właśnie tutaj. No i na drugi dzień co rano po prostu pojechaliśmy, spotkaliśmy się na parkingu razem z Agnieszką, no i zaczęło się. Słuchajcie, festiwal piękny. Tam były trzy sale, trzy kameralne. Jedna była ciut większa, na której ta główna sala, na której odbywał się streaming i którego pilnował Andy. Miał swój pulpit, miał swoje komputery, miał urządzone to wszystko tak, że można się było zdalnie w świetny sposób łączyć, aczkolwiek mieliśmy jeden problem, dlatego że sprzęgały nam się urządzenia, kiedy chcieliśmy puścić to, co streamujemy, albo połączenia na przykład z Polską na telewizorze. No i słuchajcie, główkowaliśmy, ale w końcu wymyśliliśmy i zrobiliśmy to tak, że po prostu jeden komputer ominęliśmy, wyłączyliśmy z całości, wszystko poszło na jeden komputer, ale Andy musiał bardzo wytężać wzrok, bo część sterowania jego komputera była właśnie na telewizorze, który był gdzieś tam 20 metrów dalej. Ale daliśmy radę. Same występy, czy same wykłady były dość ciekawe, bardzo ciekawe. Ja na niektórych zostałem i rozdziewiałem buzię z wrażenia, bo o niektórych rzeczach słyszałem pierwszy raz. Bardzo mi się też podobała kuchnia, gotowanie Donnie Land. No i nie tylko mi się podobała, ale i smakowała, słuchajcie, bo przepyszna zupa, przepyszna sałata z takim dzikim ryżem, z wieloma warzywami, część z nich surowe, półsurowe, lekko gotowane, z płatkami kwiatów, z wieloma dodatkami, no i desery. A potem jeszcze był koncert gongów. Wydaje mi się, że to chyba był najciekawszy z tych wszystkich momentów, właśnie ten wykład. Nie pamiętam tytułu, ale chyba chodziło o restaurację naszego żołądka, czy jakoś tak. To trwało prawie 4,5 godziny, łącznie z gotowaniem, smakowaniem, medytacjami, gongami, misami. Coś pięknego. Ale ja z tego nagrałem osobny film. Muszę go tylko zmontować i będziecie mieli możliwość, chyba jeszcze w tym tygodniu damy radę go pokazać. Co jeszcze? No słuchajcie, przede wszystkim spotkałem wspaniałych ludzi. Wspaniałych ludzi. Bardzo wam za to dziękuję, za te wszystkie przytulania, uściski, całusy, rozmowy piękne, wymienianie się poglądami. Słuchajcie, to było, ta sama energia popłynęła tutaj, co w Chicago. Więc to nie było takie wyjątkowe, słuchajcie, wyjątkowi jesteście wy. Coś zmienia się w przestrzeni. Wy, my, nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy jeszcze rok temu. To jest piękne. Byli też wystawcy, było ich bardzo dużo. Ja nie liczyłem stoisk, ale myślę, że było ich grubo ponad 30. Przy czym już widzę lekką poprawę, ponieważ była konkurencja. Były konkurencyjne stoiska. Na przykład z książkami były takie trzy. To jest piękne, słuchajcie, trzeba dopuścić konkurencję, bo to jest zdrowe. My nie możemy tego robić tak, jak robi mainstream, że wyklucza konkurencję albo ją sekuje w jakikolwiek sposób. Piękne dziewczyny, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Konkurencja to jest bardzo zdrowa rzecz, tym bardziej na Festiwalu Zdrowia. Co jeszcze? No, słuchajcie, organizacja. Chwała organizatorom i mówię tu nie tylko od organizacji tej od strony festiwalu samego. Tutaj chylę czoła przed Olą, Aleksandrą i jej mężem. Naprawdę zrobili duży wysiłek, ale też przed organizatorami ze strony tego klubu. Słuchajcie, cudowni ludzie, kiedy tylko czegoś brakowało albo coś tam przestało działać. Marek chyba tak miał na imię? Był od razu na zawołanie, od razu. Jeszcze przylatywał dopytywać, czy wszystko w porządku.
On tam był co 15 minut, co pół godziny. A czy wszystko działa? A czy wszystko dobrze? A czegoś potrzebujecie? Miód na nasze serca. Dziękujemy wam. No tak, no i sami wykładowcy, słuchajcie, przepiękne istoty, z wieloma z nimi nawiązałem kontakt, prawdopodobnie będziemy mieli jakieś audycje specjalnie dla was, audycje, w których przekażemy trochę więcej niż można było przekazać na takim festiwalu, no i cieszę się z tego niezmiernie, bo to już będzie takie, no powiedzmy, tete-a-tete, popłyniemy, będziemy mieli możliwość zadawania konkretnych pytań, czego nie można było zrobić na samych wykładach. Coś pięknego. No, to wszystko skończyło się bardzo szybko, no bo już po dwóch dniach, na drugi dzień, na czwarty dzień lecieliśmy z powrotem z moją małżonką, z moją wiewiórką. Mieliśmy zabukowane bilety na rano. Znów korki zrobiły nam niespodziankę, ale nie mieliśmy pojęcia, że od Endiego na lotnisko, mimo że to już było po czasie, kiedy wszyscy jadą do pracy, to na lotnisko pojedziemy godzinę, ponad chyba godzinę. Na szczęście przyjechaliśmy na czas, to znaczy na czas w sensie takim, że mieliśmy jeszcze 15 minut do rozpoczęcia się boardingu, czyli wejścia na pokład samolotu. No więc lecimy szybko, ponieważ mieliśmy już w ręku karty pokładowe, to znaczy w ręku jako apka telefoniczna, no to polecieliśmy od razu na bramki, na których sprawdzają walizki, wiecie, ten TSA. No i tutaj czekała nas niespodzianka i to taka dość nieprzyjemna, dlatego że widzieliśmy, że coś się dzieje nieciekawego. Przed nami około 15 osób czekało na boku na przejrzenie ich bagaży, walizek, plecaków, jakichś torebek. No i okazało się, że nasza walizka też poleciała bocznym torem. No i czekała sobie na to, aż ktoś tą walizkę przejrzy i stwierdzi, co tam jest nie tak. Słuchajcie, czas się kurczył, bo pół godziny, które mieliśmy jeszcze do odlotu, jak sobie policzyłem, że przed nami jest 15 klientów, którzy czekają na otwarcie ich walizek i wyjęcie tego, czego tam nie wolno, no to musiałoby być tak 2 minuty na jedną walizkę, żeby zdążyć na ostatnią minutę. Ale oni się nie spieszyli. Oni, ja nie wiem, czy oni robili to celowo. W każdym razie to wyglądało tak, że pracownik wołał tam jakąś kobietę po imieniu, no chodź, bo jest jeszcze parę walizek. No i za chwileczkę przychodziła z bułką w ręku, bo jadła śniadanie, no więc nie mogła przeglądać tego tymi rękawiczkami. Jak ją zjadła, to założyła rękawiczki, no i przeglądała sobie powoli kolejną walizkę. Całe szczęście, że przyszedł kolejny pracownik, no i kiedy były już 3 minuty do odlotu, nie do zamknięcia boardingu, tylko do odlotu samolotu, to przyszła kolej na naszą walizkę. Otwarł, zobaczył witaminę C pana Jerzego Z. Słuchajcie, i witamina zaszeleściła, ale doszedł do wniosku, że to chyba nie jest płyn, no więc dał ją z powrotem. No ale znalazł jeszcze jeden słoiczek i to był słoiczek, który dostaliśmy w prezencie z masłem klonowym. No i on stwierdził, że to jest płyn. Ale słuchajcie, to było masło. To było ciało stałe. Ale on w spisie swoim ma, że jak coś jest klonowego, to jest płyn i należy zabrać. No niestety, zabrali nam to. Kiedy dolecieliśmy do bramek, bramki już były zamknięte. Nie było żadnego pracownika przy bramkach. Te pasy takie zamykające, bramki zamknięte. Lecieliśmy, więc zauważyli nas pracownicy sąsiedniego stanowiska i widziałem, jak tam na telefonie nadają jakieś sygnały, więc naprawdę z językiem wywieszonym przyleciały dwie pracownice Spirit. Bardzo wam za to dziękujemy, za to was lubimy. Przyleciały i wiecie co, nawet nie skanowały naszych tiketów. Po prostu popatrzyły na nie, że ja je mam w telefonie. Okej, idź. No i kiedy wyszliśmy na pokład samolotu, drzwi zostały zamknięte. Z takim jęzorem wsiedliśmy do samolotu.
No ale słuchajcie, dolecieliśmy szczęśliwie i ponieważ mieliśmy jeszcze w Austin, bo tam przylecieliśmy kawał drogi do domu, no to kiedy przyjechaliśmy, po prostu padliśmy jak martwi. No ale sama podróż, sam festiwal był bardzo piękny, bardzo pożyteczny, bardzo mili, bardzo ciekawi ludzie i za to wam dziękujemy. To tyle mojego sprawozdania w tym poranniku. Korzystajcie z takich festiwali, bo to nie tylko daje wam wiedzę, nie tylko daje wam możliwość zapytania tet-a-tet z wykładowcą na konkretne tematy, na pytania, odpowiedzi na pytania, na które nie możecie tej odpowiedzi inaczej uzyskać, ale też, słuchajcie, wymiana niesamowicie ciekawych energii. To jest fajne. Zatem do jutrzejszego porannika. Kocham was. Trzymajcie się. Cześć.